Ziom. 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 What's ziom? Ziom. Ziom. It's like how you said it? Ziom. Dog. Dog. Yeah, kind of like. Ziom. Siema ziom. Ziom. It's not happening. Przyznać, że nagrywanie po polsku nie idzie mi zbyt dobrze i skończy się to tym, że vlogów po polsku nie będzie zbyt dużo. Ale to jest coś, co po polsku muszę pokazać. Jak daleko sięgają niektóre wpływy polskie. Afri! Musicie zobaczyć, jaki ma Afrifa t-shirt. Afri! Afrifa! Come on! Polska! Wait! Polska! Nawet w Ganie. Taki t-shirt. Jeśli się nie mylę, to jest Solidarność. Why? Young got flow, flow. Flow, flow what? It's a movie. We just show. Are you talking Polish? And we show in Poland because this is for working party in Poland. Polska. Say Polska. 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 Brawo. Brawo. Nawet tutaj. Zdjęcia. Nie można wyjmować kamery. Dzieciaki tylko chcą robić zdjęcia. I to jest jedyne. Co się zadało? Idzie tak otoczają, że zaraz mnie zjadą. To patrzcie, co się dzieje. Ile mamy ludzi. Wszyscy tylko chcą zdjęcia. Afryka. Właśnie mieliśmy przerwę na lunch i oglądamy teraz po lunchu mecz futbolowy dwóch drużyn kobiecych, a raczej dziewczęskich. Jednych z naszej wioski, a drugich z wioski obok. Ale najlepsze jest to, że dziewczyny z naszej wioski grają w skarpetkach, a dziewczyny z przeciwnej wioski grają w korkach. Więc jakie to jest sprawiedliwe, no to możecie sami sobie wyobrazić. And then the bottom. And now we have a happy baby. Jak chcecie tak zawiązać swojego noworodka czy dziecko na plecach, to teraz już wiecie, jak to się robi w Ganie. This is the favorite place. Nie wiem, co to jest, jakaś gra, w którą oni grają. Cześć! Cześć! Wszystkie panie kozy są w ciąży. No nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Chyba muszą być panowie kozły. Bardzo aktywni po prostu. O jacie, patrzcie na tą kozę, jaka ta koza jest w ciąży. Jest tak super w ciąży, że po prostu jest taka szeroka. Jeszcze takie kozy szerokie, jak koń jakby był w ciąży. Drzewo kokosowe. Palma kokosowa. Na górze małe kokosy. Łe. A to jest tutaj ten pan w żółtym i białym. To jest właśnie szef tej wioski. Dużo ludzi jeździ na rowerze. A jeszcze inna rzecz, jeśli chodzi o wodę bieżącą. Woda bieżąca jest, ale jest zanieczyszczona, więc nie można jej pić, a nie, ja o tym nie, znaczy wiedziałam o tym, że nie można jej pić, ale nie wiedziałam, że nawet nie można myć nim zębów i nie myjcie nawet zębów, bo ja zrobiłam ten błąd, że pierwsze co umyłam zęby, to od razu zwymiotowałam, więc nie ma co ryzykować z tą wodą, która jest tutaj. I nie zapominajcie, jak bierzecie prysznic, żeby jej nie brać do buzi. Trochę jest problem z tymi zwierzętami, bo widzicie, że jedzą trawę po prostu, a tutaj używają dość dużo pestycydów, no i mają bardzo dużo
mają bardzo dużo po prostu ran na twarzach. Widzicie, tutaj mam komentatorów, pomocników. No i to jest dość takie przykre. W ogóle podejście do zwierząt jest no, tragiczne. Tak jakby zwierzęta tutaj praw jakichkolwiek nie mają i są tylko trzymane dla wyzysku, dla jedzenia. Niejako nawet koty czy psy to raczej nie są trzymane jako żadne zwierzęta domowe, ani widać, że te zwierzęta to są tak złaknione jakiejkolwiek miłości i przytulenia i pogłaskania. Ale no też jest jakby ciężko nawet ludziom z zagranicy, bo no są bardzo, najczęściej to są chore zwierzęta, tutaj prawie wszystkie zwierzęta są chore. Kurczaki na przykład, te, które oni wychowają na jedzenie, czy kozy, wszystkie mają właśnie jakieś choroby, czy muchy nad nimi latają właśnie w jakieś otwarte rany. No ale tak jak mówiłam, no są tylko trzymane na jedzenie, więc mnie to na przykład zastanawia, jak je zabijają, to czy potem właśnie takie zwierzęta, które są chore, jedzą, bo tutaj też jakby żadna kontrola żywności ani nic takiego nie obowiązuje, więc jak ja widzę to, jakie oni im dają mięso do jedzenia, to ja bym na przykład nigdy w życiu tego nie zjadła, nawet jak zanim byłam weganką, ale no nie wiem, no wasze ryzyko to, jak się pytałam, czy te kiełbaski, jak one smakują, no to nikt nie potrafi powiedzieć, co to jest za rodzaj mięsa. Także może jakiś mom ze słoika, a może jakaś prawie że umarta koza albo kurczak, więc no nie wiem na ten temat, ale na szczęście Ghana ma bardzo, bardzo, nie ma praktycznie wegetarianizmu, tu nie ma praktycznie sera, nie ma mleka, więc albo jest mięso, jajka, albo jedzenie jest wegańskie, więc jak chodzi o to, to jest dość łatwo. Moje ulubione kotki. Najważniejsze miejsce, pub, gdzie się wszyscy zbierają. No i zwierzęta zawsze. A tutaj robią olej palmowy. Olej palmowy. No, niezłe obrzydliwstwo dodawane do wszystkiego i odpowiedzialne za okropne zniszczenie środowiskowe, więc ale to jest właśnie to, co mi się mega podoba na wiosce w porównaniu z tym, jak jest w mieście, że oni ci nie chcą jebać na hajs i nie chcą cię wykorzystać i no foto, albo że musisz im płacić za jakieś zdjęcie, za jakieś takie bzdury. Tylko się cieszą, chcą się dzielić swoją kulturą, opowiadają ci o historii, o tym, jak tutaj żyją, jaka jest kultura i no i to jest niesamowite, dlatego naprawdę polecam wieś. A to jest, gdzie oni się zbierają i faceci sobie mają, nie wiem o czym gadają, ale generalnie miejsce spotkań. Jedzie trotro. Cały czas się człowiek poci tutaj. Bez przerwy weźmiesz prysznic i zaraz jesteś znowu spocony. Oh. Jedna ważna rzecz, jak chodzi o Ganę, że na drodze to ty musisz uważać, bo piesi nie mają żadnych praw, więc jak tylko słyszysz samochód, to po prostu skacz jak najdalej na brzeg drogi, bo już niektórzy ludzie od nas dostali lusterkiem na przykład. Więc lepiej nie ryzykować, a tutaj nie patrzą za bardzo na przechodniów. Więc dzisiaj są urodziny Lori i z tej okazji robimy pizzę. Pizzę, włoska pizza robiona przez Włochów i mnie w wydaniu ganijskim, czyli pokażemy wam, jak sobie radzić, żeby zrobić pizzę w bardzo trudnych warunkach. Pierwsze, co zrobiliśmy, to sos pomidorowy, który powinien mieć bazylię, ale bazylii nie ma, bo jesteśmy w Ganie. I to jest pomidory, olej i sól. Ale nie olej palmowy, tylko znaleźliśmy normalny olej słonecznikowy. Mimo, że to powinna być oliwa, no ale Gana. Tak sobie radzimy w
wczoraj zaczęliśmy już robić tą pizzę, więc przygotowaliśmy ciasto. Ciasto jest bardzo takie proste, nawet jak na pierogi, czyli są drożdże, mąka, sól i olej i przez jeden dzień to siedziało w misce i rosło. I przykryliśmy to mokrą szmatką. To jest taki trik, mogę wam powiedzieć triki, które się nauczyłam tutaj w robieniu prawdziwej włoskiej pizzy. Czyli mokrą szmatką się przykrywa ciasto, nie tak jak my przykrywamy zawsze suchą, bo to pomaga, nie wiem dlaczego to pomaga, ale pomaga to ciastu rosnąć. Co jeszcze? Nie wolno, jak się wsypuje sól, to nie wolno soli i drożdży wsypywać razem, jeśli to są suche drożdże, tylko wsypujemy najpierw drożdże, mieszamy i dopiero potem sól. No, jej babcia by ją zabiła, więc nie zdradzam więcej sekretów, ale już tyle zdradziliśmy. Chłopaki nie pamiętają, jak się śpiewa 100 lat, więc nie będziemy śpiewać w ich języku 100 lat, niestety. Ale było blisko, ha? Yeah? All good? You speak Polish? Say cześć! 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 Cześć. Tak samo jak z pierogami. W każdym domu trochę inaczej się robi pierogi, tak samo z pizzą. Thank you.